Hej i zapraszam Was do mojej wieczornej rutyny. Ostatnio wyczytałam w komentarzach, że lubicie takie pogadankowe formaty, także stwierdziłam, że dzisiaj trochę sobie pogadamy i pokażę Wam, jakich produktów używam wieczorem w mojej rutynie. To nie są codziennie te same produkty, ja czasami zmieniam jeden produkt, czasami ta rutyna wygląda inaczej, ale pokażę Wam, co używam dziś. To są też moje dni kobiece, także troszeczkę zmieniam wtedy moją pielęgnację, ponieważ czasami wyskakują nieproszeni goście, więc trzeba kombinować i dzisiaj pokażę Wam właśnie takie proste rzeczy, co ja robię i jak u mnie wygląda taki wieczór, ponieważ uważam, że jest wspaniały. Ogólnie łapcie za herbatkę, kawkę raczej nie, bo mamy wieczór, chyba że jest rano i oglądacie to ranem albo w południe, no to możecie też łapać za kawkę. To jest chyba pierwszy raz, jak piję herbatę w łazience. Nie, jednak drugi. Raz jak brałam kąpiel, to mój chłopak przyniósł mi kubek z herbatą. Kochane, no nic, słuchajcie. Dzisiaj sobie troszeczkę też pogadamy, ponieważ wiem, że lubicie takie formaty, więc stwierdziłam, że mam temat, który chciałabym z Wami poruszyć i może kogoś zainspiruję? Raczej nie zainspiruję, ale może dam komuś taką spokojną głowę. Dzisiaj pogadamy sobie jak takie besties, ponieważ ostatnio rozmawiałam z moją przyjaciółką, rozmawiałam z moją koleżanką i ogólnie otaczam się takimi osobami, które właśnie teraz wkraczają w takie związki. Także zapraszam na wieczorny FaceTime. Najpierw oczyszczam swoją twarz. To jest moje mleczko do twarzy i ja wiem, ono jest dosyć spore, ale ja zawsze wolę kupić sobie taki wielki pojemnik produktu i go używać, niż co chwilę kupować małe. Dlatego love it. To jest mleczko Clean and Active Cleansing Lotion z Klapa. Uwielbiam tą firmę. Te produkty nie należą do najtańszych, ale ja je kocham i też pracowałam na tych produktach. Mogę je polecić z całego serduszka, naprawdę. Także u mnie w szufladzie zawsze mam czyste ręczniczki. Ja taki ręczniczek używam jeden na dzień i zawsze sobie tak o. Bo wiem, że są tyle jest różnych opinii na temat tego, że nie, ręczniki już są złe, ręczniczków nie używamy do twarzy. Możecie używać ręczniki do twarzy, naprawdę. Wystarczy, że jeden ręcznik używacie na dzień. I naprawdę nie trzeba używać żadnych innych papierów, bo to jest troszeczkę też takie marnotrawstwo. Po prostu myjmy te ręczniki, ok? I też jak macie problemy i nie musicie trzeć tymi ręcznikami twarzy, po prostu przykładajcie i wtedy już jest twarz sucha, tak? I nic więcej nie trzeba robić. Ja taki wiesz... Taki wieszaczek sobie odwieszam. Taki ręczniczek sobie odwieszam i on jest na jeden dzień. Teraz wyjęłam nowy, więc jutro już go nie będę używać, ale jutro sobie wyjmę nowy i będę go używała od rana do wieczora. Jeden ręcznik na twarz. Nie przesadzajmy, bo ja wiem, że ostatnio internet szaleje na tym punkcie, co jest dla mnie takie, nie wiem, zdrowe podejście do wszystkiego, balans we wszystkim. Jeżeli ktoś ma bardzo problematyczną skórę, to musi być ostrożny. Wystarczy kupić sobie takie 100% bawełniane ręczniczki. Ja kupiłam te na dziale dziecięcym w IKEA i naprawdę są super, także no, polecanko. Jak już nasza twarz jest oczyszczona, ja słuchajcie, odkryłam ostatnio super produkt. Jest to produkt Dermalogica. Taki puder o, bardzo delikatny peeling enzymatyczny w postaci pudru, który mieszamy z wodą i nadaje się on do każdego typu skóry i jest naprawdę niesamowicie delikatny, więc można go nawet używać codziennie. Ja tego nie robię, ale właśnie w te dni lubię sobie użyć takich produktów bardziej oczyszczających, takich dogłębnie skórę. I ten produkt jest naprawdę super. Ja oczywiście nie znam na pamięć całego składu, ale co tutaj możemy przeczytać, bo mam tutaj wszystko. Dzięki zawartości pudru kokosowego oraz ekstraktu z otrębów owsianych wykazuje niezwykle delikatne działanie złuszczające, odświeża kolor skóry oraz nadaje jej promienny wygląd. Zawarty w preparacie izomerat saharydowy wspomaga nawilżenie skóry, równoważy mikrobiom oraz odbudowuje
barierę hydrolipidową. Także słuchajcie, on jest naprawdę mega delikatny i właśnie pozostawia taką przyjemną skórę. Czytam Wam teraz składniki aktywne, które ten produkt zawiera, ponieważ nie pamiętam wszystkich. Drobny puder owsiany, ekstrakt z owoców winogron, papaja, izomerat sacharydowy, kwas hialuronowy, puder kokosowy, atomizowana sól morska. I już Wam pokazuję, jak ja to nakładam. Pamiętajcie o tym, ja o tym nie mówię bardzo często, ale jak dotykacie swój telefon, to nie dotykajcie później twarzy od razu. Najpierw umyjcie ręce, a dopiero później twarz. Albo często myjcie swój telefon. Po prostu przypominam, bo teraz akurat dotykałam telefon i zabieram się za twarz, dlatego musiałam umyć ręce. Wiem, że dużo osób o tym wie, ale też bardzo mało osób o tym pamięta, żeby w trakcie, gdy... Co jest też bardzo fajne, to rozmawianie na głośniku i nie przykładanie cały czas telefonu do twarzy, bo to też są zarazki i bakterie, nie róbcie tego. No, dobra. Puder zawsze sobie tak daję na rękę i kropię troszeczkę, tak odrobinę, takie kropelki tutaj lecą, drobne kropelki. Okej. I muszę go tak o w ręce teraz rozpienić. I mam takie o zapienione łapki. Następnie po prostu sobie pienię na twarzy. I tak to wygląda. Troszeczkę sobie tak o pomasuję, popienię i to jest mega przyjemne naprawdę. Także coś wspaniałego. Pachnie takim... To jest zapach mleka owsianego. Jeżeli wiecie, jak pachnie mleko owsiane, to jest właśnie taki zapach. A wiecie, o czym chciałam z Wami porozmawiać? Nie wiecie, bo jeszcze o tym nie powiedziałam. Lol. Nie, no dobra, już mówię. Ej, słuchajcie, bo ostatnio mam taką rozkminę, że dziewczyny, co nie? Bo jesteśmy, większość tutaj chyba jest dziewczyn. Jeżeli są tu jakieś singielki, to myślę, że to będzie dla Was naprawdę dobra rada, ponieważ ja zauważam, że dziewczyny bardzo, ale to bardzo lecą na chłopaków, którzy są jacyś wystrzałowi, nie wiem, czy wystrzałowi można tak powiedzieć, którzy potrafią zagadać, którzy zawsze są tacy, że zaczepią, zagadają. Nie wiem, jak nawet nazwać tych chłopaków, ale ja unikałam, po prostu unikałam jak ognia, bo wiedziałam, że to jest jeden z najbardziej toksycznych typów. Facet, który przychodzi, zagaduje, który jest taki bardzo śmiały, odważny, wiecie, taki rozrywkowy, ale to jest bardzo ciekawe, że my w większości czasu myślimy, że właśnie facet powinien być taki rozgadany, że musi on decydować za nas, że to on ma być tym decydującym, że on powinien właśnie, nie wiem, sam zagadać, a jak on nie zagada, to już to nie jest facet, bo on powinien do ciebie podejść, on powinien cię poderwać. Ja naprawdę w pewnym momencie zaczęłam unikać takich chłopaków, którzy do mnie przychodzili, którzy mnie zagadywali, którzy zawsze, wiecie, wiedzieli jak zagadać, takie jakieś różne teksty na podryw. Zaczęłam tego unikać. Mimo tego, że niektórzy z nich naprawdę dobrze wyglądali i może to jest też złe z mojej strony, ale ja w pewnym momencie stwierdziłam, że przyciągam samych toksyków i większość właśnie takich chłopaków, którzy nie boją się podejść, którzy są tacy czarujący, właśnie wystrzałowi, wiecie. Nie generalizujmy, ale jednak ja tak zaczęłam uważać na to, żeby nie popadać właśnie w takie jakieś relacje, że stwierdziłam, że koniec i choćby to był naprawdę dobry chłopak, jak będzie do mnie tak podchodził, zagadywał i był taki, nie wiem, no wiecie, taki, że co to on nie jest, to ja kategorycznie nie. Po prostu daję taką ścianę i z tym człowiekiem nie chcę mieć nic wspólnego i naprawdę pokazywałam, że nie jestem zainteresowana. Bo właśnie też rozmawiałam z moimi koleżankami, które właśnie spotykały się z chłopakami i widziałam takie zależności. Jedna mówi, że ten chłopak jest chyba dla niej za spokojny i ona nie wie, czy ona się z nim odnajdzie. Druga mówi to samo, że to jest bardzo spokojny typ i ona w sumie nie wie, czy nie będzie się z nim nudziła. I wiecie co? To jest bardzo ciekawe, że dziewczyny właśnie od razu zauważają, że jakiś chłopak jest za spokojny. I... Dziękuję, 7000 steps. I słuchajcie, to jest niesamowite, co mi się wydaje, że my czasami jesteśmy tak nieogarnięte emocjonalnie, że cały czas chcemy
żeby ktoś nas zaskakiwał, że cały czas szukamy takiej dopaminy w drugiej osobie, że cały czas chcemy, żeby on nie wiadomo co wymyślał, był cały czas taki, wiecie, żywy, taki ekstrawertyczny i ja nie wiem, czy to jest do końca dobre. I właśnie ja powtarzam też wielu osobom, że ja bardzo lubię i cenię sobie to, że przy moim chłopaku mam taki spokój. I on dla innych może się wydawać spokojny, on może dawać takie wrażenie, ale on ze mną czasami jest bardziej niespokojny niż ja. Po prostu wygłupiamy się, czasami jak dzieciaki. Ale co chcę tutaj zauważyć, to to, że my, dziewczyny, czasami bardzo bronimy się od tego i to jest dla nas bardzo nowa sytuacja, ponieważ do tej pory cały czas spotykałyśmy, byłyśmy w takich relacjach toksycznych, spotykałyśmy właśnie chłopaków, którzy cały czas coś, nie wiem, próbowali nam zaskoczyć, dawali nam tą dawkę dopaminy, a tak naprawdę to w życiu chcemy spokoju, chcemy takiego poczucia bezpieczeństwa, a szczególnie poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego. I w momencie, kiedy nie dostajemy takiej dawki dopaminy, cały czas znamy tą energię, że jest cały czas u góry, a nie jest dobrze być cały czas tak jakby u góry dopaminy, tylko jest dobrze, żeby to tak, wiecie, taką sinusoidę robiło, żeby to balansowało, że w tym wszystkim jest taka równowaga. I najlepsze jest to, kiedy przy waszej drugiej połówce możecie poczuć się bezpiecznie, zaopiekowane. Że możecie poczuć, że wasze emocje są tak uspokojone, że po prostu jest dobrze tak jak jest. I wtedy, w tym momencie, tak mi się wydaje, na początku takich relacji, dziewczyny wpadają w takie coś, że one tego nie znają i czy to jest dobrze, czy to jest okej, czy to nie jest źle, ponieważ zaczynamy za bardzo analizować. I jeżeli coś takiego czujecie, albo będziecie czuć, albo wiecie o co mi chodzi, to dajcie znać, ale to naprawdę jest takie uczucie, bo ja też tak miałam na samym początku. Aż w końcu doszłam do wniosku, że ja po prostu czekam na to, kiedy on będzie przy mnie, ponieważ przy nim mogę czuć się bardzo uspokojona i po całym dniu pracy jedyne czego chcę, to żeby on był obok i wtedy mogę poczuć taki spokój, że ja odpoczywam. I myślę, że to jest najważniejsze, takie kluczowe. Musimy to teraz zmyć. Zawsze po właśnie takim peelingu nakładam sobie maseczkę. I w tym momencie jedna z moich takich ulubionych masek jest to ta maska z Bielendy. Jest to biała glinka dla cery suchej, naczynkowej, wrażliwej. Tą maseczkę możecie nakładać po różnych zabiegach. Ogólnie naprawdę mega polecam, także... I też bardzo polecam Wam maseczki w takich dużych opakowaniach, ja to zaznaczam cały czas, ponieważ to jest fantastyczne i nie używamy co chwilę jakiegoś produktu, nie wyrzucamy co chwilę opakowania, tylko mamy jedną maskę i wyrzucamy jedno opakowanie, jak ta maseczka się skończy. Kolejna ważna informacja. O Jezu. Ułożyłam sobie ją do nosa niechcący. Muszę chwilę pooddychać. Ważna informacja. Tą maseczkę nakładam sobie, jak idę do kąpieli. Ja sobie z tą maską leżę, ale że teraz rozmawiam z Wami, to nałożyłam ją teraz i dokończę moją myśl i zmyjemy maskę. Jeszcze Wam powiem coś o tej masce. Jest to maseczka kojąca do twarzy z glinką białą. Wygląda tak. Ja już nieraz Wam o niej mówiłam. Uwielbiam. Jest idealna, szczególnie po różnych zabiegach, takich bardziej inwazyjnych, na przykład właśnie jak teraz po delikatnym peelingu, ale jednak polecam tą maseczkę. Szczególnie polecam właśnie jak idziecie do kąpieli, to ona tak szybko nie wysycha. Dobra, wracając do tego co mówiłam, mówiłam o tym, że teraz jestem właśnie w takim miejscu, gdzie czuję się emocjonalnie bardzo stabilnie, że bardzo ufam mojemu partnerowi, to też ogólnie potrzebowało czasu po różnych moich toksycznych związkach i sytuacjach, relacjach. Naprawdę potrzebowałam czasu, żeby zaufać drugiej osobie w takim stopniu, jak ufam teraz mojemu chłopakowi. Mówiłam o tym, że były sytuacje w moim życiu, które wymazałam z pamięci tak totalnie i nie pamiętałam o tym. Na przykład takie, które jakąś traumę we mnie zrobiły, ja nie pamiętałam o tych sytuacjach. Ostatnio normalnie ja na przykład jadę autem i potrafi mi się coś przypomnieć do tego stopnia, że ja zaczynam płakać.
różne takie rzeczy, szczególnie jak mam okres, to po prostu, słuchajcie, to jest dramat. Ja ostatnio podjechałam pod galerię i ja się rozpłakałam. Ja wczoraj leżałam na łóżku i płakałam, bo sobie coś przypomniałam. I ja mam różne takie sytuacje, gdzie przychodzą do mnie jakieś sytuacje z dzieciństwa, z czasu, gdzie chodziłam, nie wiem, do gimnazjum, do liceum, gdzie po prostu takie, wiecie, różne sytuacje z mojego życia na różnych etapach dojrzewania. Przychodzą do mnie różne takie myśli, które ja tak jakby w tym momencie muszę sobie przepracować. Dlaczego? Rozmawiałam też na ten temat z moją przyjaciółką i jednoznacznie doszłyśmy do tego, że moja podświadomość zauważyła, że ja czuję się na tyle stabilnie emocjonalnie, że jestem w stanie przepracować te wszystkie traumy, które wyparłam z mojej pamięci. Dlatego teraz mi się to przypomina i ja naprawdę tych sytuacji nie pamiętałam, o których nawet nie miałam pojęcia, że były, albo jak takie coś, co nagle odkryłam. I takie po prostu sytuacje, ja nie wiem skąd, i to takie, wiecie, z dupy całkiem, bo ja na przykład jadę autem i nagle mi się coś w głowie myśli. Są to takie rzeczy, które należałoby przepracować, które miały wpływ na to, jak ja później postępowałam w moim życiu, na niektóre moje emocje, niektóre rzeczy, których się bałam, czyli takie no typowo traumy, które teraz do mnie przychodzą. Więc jednocześnie jest to dla mnie dobry znak, ponieważ wiem, że nad sobą pracuję i wiem, że jestem w takim miejscu emocjonalnym, gdzie jestem w stanie wziąć to na siebie i zrozumieć to, dlaczego tak było i też dać sobie takie wyrozumienie, że okej, przepracowałaś to, będzie dobrze, dasz sobie z tym radę, dałaś sobie z tym radę, byłaś w takim momencie, było tak jak było, nic już z tym nie zrobisz, po prostu to przepracuj, trzeba to zrozumieć, tą emocję. I mega się z tego cieszę. Także zobaczcie, jak bardzo ważne jest to, kim się otaczamy. I ja teraz daję właśnie cały czas na przykład partnera, ale to też może być przyjaciółka, po prostu możemy sobie zrobić, nawet same ze sobą myślę, że taką relację, chociaż ja jak byłam sama ze sobą, to nie dopuszczałam niektórych myśli do siebie, bo wiedziałam, że muszę trzymać się twardo, że muszę trzymać się w ryzach. I czasami właśnie warto otworzyć się na drugą osobę i ja też jestem taką osobą, która, bo są tacy ludzie, co na przykład mówią, że nie ufają już nikomu i koniec. A ja jestem taka, że daję każdemu jakiś kredyt zaufania. Oczywiście nie toksykom i nie takim, co przychodzą do mnie i co to oni nie są, to tacy to od razu skreślam. No ale właśnie jeżeli chodzi o ludzi, to daję naprawdę duży taki kredyt zaufania. Podchodzę ostrożnie, ale muszę poznać jakoś tą osobę, żeby wiedzieć na jakimś etapie, że okej, z tą osobą mogę naprawdę czuć się dobrze i mogę dzielić się z nią moimi myślami, tym, co czuję w danych sytuacjach i w ogóle. Także można znaleźć takie osoby i też dzięki tym bliskim osobom, bo to jest bardzo ważne, żeby otaczać się ludźmi. My jesteśmy stworzeni, żeby po prostu żyć z ludźmi, a nie żeby być samotni, bo to nie jest dla nas dobre. Akceptowali swoje myśli i dzielili się z kimś swoimi myślami. Jeżeli znajdziecie taką osobę, przy której będziecie czuć się swobodnie, czuć się komfortowo, czuć się bezpiecznie ze swoimi emocjami, to trzymajcie tą osobę ze sobą, serio. I ja naprawdę jestem bardzo wdzięczna, że w tym momencie pracuję nad sobą i potrafię dać sobie zrozumienie z małej mnie sprzed kilku lat. Podam Wam taki przykład, który jest totalnie inny niż te, które mi się przypominają, ale jest to bardzo proste i myślę, że bardzo łatwo to zrozumieć. Na przykład zaburzenia odżywiania. Ja teraz nie patrzę na to, że nie wiem, zniszczyłam swój organizm czy coś, tylko ja wiem, że na to miało wpływ moje otoczenie, różne rzeczy, które akurat wydarzyły się w moim życiu i nie mogę nikogo obwiniać za to, chociaż jest tutaj też po części wina niektórych osób moim zdaniem, ale nie obwiniam nikogo, bo taki był wtedy czas, taka była sytuacja i nie mogę też powiedzieć komuś, że dlatego też tak się działo, ale wiem, że tak się działo, ponieważ właśnie moje otoczenie to sprawiło i ja tak jakby popadłam w taką samodestrukcję podświadomie, ale tutaj nie było nic do czynienia z tym, że chciałam schudnąć na przykład, jak niektóre osoby mogą zakładać, że zaburzenia odżywiania biorą się od tego, że nie, dziewczyny chcą być szczupłe. Tu w ogóle to nie miało miejsca. I ja teraz właśnie tak jakby staram się, znaczy ja już to zrozumiałam wcześniej, ale to jest taki przykład, że daję sobie to zrozumienie,
po prostu wolę się pogłaskać i z perspektywy dorosłej osoby spojrzeć na tą małą dziewczynkę i zaopiekować się nią tak w środku, że po prostu taka była sytuacja i nie masz co się obwiniać, że masz teraz takie po prostu podejście do wszystkiego, bo na tamtą chwilę to było to, co się działo. Tak, żeby to do Was doszło, że tak się działo, to miało miejsce, to nie była Wasza wina, nie obwiniajcie się w niczym. Bo ja wiem, że my często lubimy właśnie mówić sobie, że tak zrobiłam, albo głupia jestem, że tak myślałam, to nie była w ogóle niczyja wina, to nie była Wasza wina. Po prostu też słowa mają duże znaczenie i może ktoś, kto był dla Was ważny, powiedział Wam coś, co właśnie inaczej na Was wpłynęło, co Was zraniło, ale ta osoba też na pewno nie miała tego na myśli tak dokładnie i powiedziała to pod wpływem emocji, pod wpływem tego, że nie miała zły dzień czy coś, ale my na tamtym etapie usłyszeliśmy to i bardzo nas to zabolało. Tak, to tyle. Dawajcie znać, co Wy o tym myślicie. Ja zmywam maseczkę i jeszcze łyk herbatki. Następnie, słuchajcie, po zmyciu maski nałożymy sobie to serum z Bielendy. I to serum dopiero wczoraj używałam. Jest to, słuchajcie, serum, które było w gazecie Glamour, także pewnie jeszcze jest, więc łapcie, bo naprawdę polecam. Już je stosowałam 2 razy, ale jeszcze jestem w trakcie stosowania. W każdym razie, mamy tutaj stężenie 10%, także to nie jest za wiele, ale na serum jest ok. I niacynamid. Jest to super, jeżeli właśnie macie problematyczną skórę, ale nie tylko, już mówię. Więc kwasy AHA, PHA wykazują właściwości nawilżające i normalizujące, złuszczają zbędne, zrogowaciałe komórki na skórkę, czym przyczyniają się do walki z przebarwieniami. Regularnie stosowane rozjaśniają skórę, poprawiają jej koloryt i kondycję. Niacynamid jest silnym antyoksydantem, przyczynia się do spowolnienia powstawania zmarszczek, reguluje nadmierne wydzielanie serum, wzmacnia barierę ochronną na skórkę i wspomaga zmniejszanie widoczności rozszerzonych porów. Czyli mamy w sumie 2 kwasy, migdałowy i laktobionowy, także ja kwas migdałowy uwielbiam, laktobionowy rzadko stosuję, ale właśnie jest bardzo dobry do nawilżania, jest też idealny do delikatnego złuszczania. Pamiętajcie właśnie, że to jest serum w tej gazecie, to nie jest kwas, więc nie trzeba go zmywać, ale wiem, że z tej serii jest też do zakupu kwas 15%, więc on też jest bardzo delikatny. Tak. Zawsze sobie tak wklepuję, żeby dobrze się wchłonęło i tak całą twarz. Z tym serum tylko musicie uważać, żeby omijać okolice oczu i tutaj najlepiej tak przy noskach, żeby tam nic Wam też właśnie nie zostało, bo no z kwasami to może delikatnie szczypać, także uważajcie na oczy. W momencie, gdy serum się już wchłonęło, nakładam krem i jest to krem z Apis, mój ostatnio ulubiony. Jest, słuchajcie, niesamowicie delikatny, nawilżający, czuć, że skóra pod nim potrafi oddychać. Jest to krem z minerałami z Morza Martwego i kwasem hialuronowym. Trochę więcej na temat tego kremu, ponieważ na opakowaniu to nie jest napisane. Zawiera kolagen. Ma działanie regenerujące skórę, odżywcze i przeciwzmarszczkowe. Ten krem jest 30+, ale nie sugerujmy się tym, ok? Po prostu ja zawsze patrzę na składniki, co w sobie ma dany krem. Elastyna wygładza zmarszczki, regeneruje i poprawia witalność skóry. Masło Shea posiada właściwości odżywcze i regenerujące, chroni przed promieniowaniem UV. Kwas hialuronowy intensywnie nawilża. Olej arganowy regeneruje skórę, chroni przed przedwczesnym pojawieniem się zmarszczek, łagodzi objawy trądziku młodzieńczego, alergii, łuszczycy. Ekstrakt z aloesu działa odżywczo i regenerująco na skórę. Stymuluje procesy odnowy naskórka, nawilża i łagodzi podrażnienia. Ekstrakt z alg morskich łagodzi podrażnienia, wzmacnia barierę ochronną skóry, intensywnie nawilża. Olej makadamia hamuje proces starzenia się skóry, chroni przed wpływem wolnych rodników, zwiększa i wygładza. Depantenol intensywnie nawilża, zwiększa i uelastycznia naskórek. Skutecznie łagodzi podrażnienia, działa kojąco i osłaniająco na nadmiernie wrażliwą skórę oraz błony śluzowe. Ekstrakt mimozy efektywnie opóźnia proces starzenia się skóry. Ma silne właściwości nawilżające i wzmacniające naczynka włosowate skóry. Działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie.
To, co jest jeszcze super, to ten krem jest z pompką, także nie ma opcji, żeby tutaj w środku zalęgły się jakieś bakterie, bo czasami lubimy sobie tak paluchem w pudełko, a tutaj po prostu jest pompka, także bardzo, bardzo polecam. Ostatnią rzeczą, którą robię i staram się o tym pamiętać, bo nie zawsze to robię, jest to olejek. Olejek, który nakładam na brwi i na rzęsy. Jest to, słuchajcie, zwykły olejek arganowy, tylko w takiej małej buteleczce i sobie go tak o, z reguły na brwi nakładam wieczorem, ponieważ rano jak tak dużo nałożę, to jest zdecydowanie za dużo, a wieczorem on sobie bardzo fajnie wchłania i po prostu wyczesuje te brwi tym olejkiem. Następnie biorę tą szczoteczkę i jadę sobie na rzęsy. Co zostaje na tej szczoteczce, to jeszcze właśnie te rzęsy sobie wjechać. I to już jest koniec. I tak jak powiedziałam, to nie jest tak, że codziennie ta pielęgnacja wygląda tak samo, ale w większości czasu tak. To jest taka rutyna, którą staram się trzymać i no to serum jest po prostu nowością teraz, ale próbuję je, inne mi się skończyło, także teraz próbuję to. Aczkolwiek czasami ją zmieniam. Dodam na przykład jakiś kwas, dodam sobie inny peeling, który też lubię, na przykład połączenie tego peelingu z kamieniem. Uwielbiam i kocham. Stosuję to naprawdę często. Z reguły kamień stosuję z rana. No mam jeszcze na przykład, o, coś takiego. Także mam dużo innych rzeczy, ale staram się trzymać taką rutynę, więc to jest czasami zmianą i dodaję do swojej pielęgnacji. Ale to jest taka właśnie moja rutyna. Użyjemy sobie tego pudrowego pianorobu. I tylko nie wiem, który. Czy malinowa pralina, czy może jagodzianka. I tak, dobra, jedziemy z tą jagodzianką. Moja twarz jest teraz zaczerwieniona, tylko może nie widać przez lampę, ale jest bardzo, ponieważ i właśnie to serum z kwasami, był też peeling na początku. No i dużo później przy nakładaniu kremu masowałam twarz, więc ją trochę pobudziłam, dlatego też jest zaczerwieniona, ale to jest normalne. Ja mam też taką tendencję, że ta twarz po prostu, jak dużo się przy niej robi, to jest czerwona, a za chwilkę nie będzie śladu. Także no, lejemy wodę i sypiemy jagodzianę. Ja już jestem po kąpieli. Po kąpieli najlepiej jest pokremować swoje ciało, ponieważ tak do 15 minut nasze ciało jeszcze wchłonie ten balsam. Później już staje się bardzo suche i ciężko się wchłania balsam. Więc jeżeli nakładacie na siebie balsam po kąpieli, to najlepiej zróbcie to od razu, jak wyjdziecie z wanny spod prysznica. Także ja teraz się balsamuję tym balsamem z Rituals, ponieważ chcę go skończyć. Tak, i co jeszcze? Boże, mam taki nieprzyjemny smak w buzi, ponieważ piłam niedawno, jak jadłam ostatni mój posiłek, to piłam olejek z czarnuszki i wypiłam tak bardzo malutko, ale tak nie lubię czarnuszki, po prostu to jest jedyna rzecz, której bardzo nie lubię, tak jak kminku. I kminek i czarnuszka. Na samą myśl. I myślałam, że wiecie, jak kupię sobie olejek, to nie będę tak bardzo tego czuć, ale to jednak zostaje w ustach. I mimo, że próbowałam to zajeść jeszcze innymi rzeczami, to no dobra, to czuję ten niesmak. Może się przyzwyczaję, bo mam zamiar wypić cały ten olej, także zobaczymy. Dobra, o olejach będzie kiedy indziej, a teraz o mojej wcierce, którą dobrze znacie, bo mówię o tym cały czas, ale to jest też właśnie ten czas, kiedy jej używam. Także używam sobie wcierki rano i używam ją wieczorem. Jak idę spać, to sobie tak siadam i się jeszcze tutaj wcierkuję. Z reguły jest to tak, że ja idę się myć pierwsza, a po mnie idzie się myć Michał. Więc za ten czas, jak ja na niego czekam, aż już możemy sobie iść spać, to właśnie ja wtedy sobie używam wcierki, balsamikuję się, no i sobie tutaj spędzam czas, taki mój. Także sobie teraz jeszcze raz trochę powcierkuję.
Następnie, słuchajcie, myślę, że jeszcze nie teraz, ale staram się robić tak, żeby przed snem już nie zaglądać w telefon. Także tak dwie godzinki, godzinkę przed spaniem ten telefon odkładam i już nic nie sprawdzam na nim. I tak by the way, jeżeli chodzi o moje włosy, to dzisiaj byłam u fryzjera i znalazłam super panią fryzjer na Białołęce. I potwierdziło się to, co też słyszałam wiele razy i ja też to wiem w sumie, tylko tak jakoś staram się cały czas robić dużo rzeczy. Mówiła, że jak robię te wcierki z rozmarynu, ponieważ widziała, ile mam nowych włosków małych i była w szoku. I właśnie pytała się, co i jak ja robię, jakie wcierki. I jej powiedziałam, co robię, powiedziała, że super, żebym też sobie sprawdziła wodę z ryżu. Napój ryżowy? Coś z ryżem, chyba wodę z ryżu. Muszę to sprawdzić, jak to działa na włosy. Jeszcze tego nawet nie googlowałam, ale powiedziała, żebym sobie sprawdziła, jeżeli lubię takie rzeczy. No i jeszcze powiedziała mi, że mój włos ma taką długość życia, że on właśnie jest do jakiegoś etapu, rośnie i potem już przestaje, po prostu się wykrusza. Więc no jedyne, co mi zostało, to po prostu cały czas dbać o kondycję, żeby te nowe włoski rosły. No ale długich włosów mieć nie będę. Na ziemi jeszcze leży mata i muszę ją złożyć, ponieważ wieczorami jeszcze się rozciągam. Już się rozciągałam, ale mogę to jeszcze trochę poużywać. Teraz mam okres i właśnie to zależy. Jeżeli macie okres taki cięższy, to no nie zmuszamy się do ćwiczeń, ale jeżeli jest taki lekki i taki, że go prawie nie czuć, to radzę się rozciągać, bo to też dobrze działa na mięśnie, one trochę się rozluzowują i też mniej to Was boli, po prostu to jest dla Was dobre, więc tak delikatnie też można się porozciągać spokojnie. Ja teraz mam taki okej, bo w zeszłym miesiącu miałam straszny i to tak jest, że raz mam taki zły, raz mam okej. No, w zależności, który to jajnik. Ale teraz mam okej i właśnie jeszcze muszę tą matę, tak tu sobie sama leży. Maseczka na usta. Dbam teraz bardzo o swoje usta i tej zimy w ogóle ja bardzo rzadko mam jakieś przesuszone, pękające usta, bo u mnie cały czas są błyszczyki, balsamy, wszystko. Także nie ma opcji, żebym miała właśnie suche usta w zimę, czy kiedykolwiek, ale z reguły ludzie mają suche usta w zimę. No nic, ja używam tej maseczki i jest fantastyczna, boska, pięknie pachnie, także chciałabym ją zjeść. Tak jak powiedziałam, ja wieczorami staram się unikać telefonu, telewizora. Teraz sobie wzięłam gazetkę, także czasami mam, o tutaj mam książkę, więc czasami sobie coś poczytam, czasami po prostu biorę coś innego. Teraz kupiłam tą gazetkę i sobie ją poprzeglądam, ale jeszcze nie teraz. W sensie, no nie chcę Wam mówić, że o, teraz idę sobie oglądać gazetkę i już nic. Jeszcze tak godzinkę sobie może, bo jest jeszcze wcześniej. Ja to nagrywam trochę wcześniej niż jeszcze idę spać. Więc jeszcze tak trochę sobie pooglądam coś z pieskami, posiedzę, później tutaj przyjdę, poczytam sobie i pójdę spać. Tak to będzie wyglądało, także no, nie będę udawała teraz, że idę czytać. Lol. No, także to tyle. Słuchajcie, tak wygląda moja codzienna wieczorna rutyna i ja jestem bardzo zadowolona, że sobie taką wypracowałam. Jest parę rzeczy, które jeszcze chciałabym zmienić, ale myślę, że powoli się to jakoś uda. Dzięki, że byliście ze mną dzisiejszy wieczór. Buziaczki, ciao, ciao!